patrzę, że ustawiła się, wiesz, żebraczka i chce, żeby te 12-13 tysięcy Urząd Miasta, czyli Polska, za nią płaciła. Przecież to jest śmieszno-dramatyczne. Działają tak, że nie wydają, a nic nie dają. I nasz gość, pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do... Tylko jeszcze... Staszczęść Boże... Skok Szewczyka wyszedł jeszcze na dobre. Panie pośle, nagrana seksie. Rozmowa w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tutaj wiele, w cudzysłowie, ciepłych słów pod adresem Grzesia, jak to mówią, Grzesia Schetyny. No ale także pojawia się sprawa rafinerii Orlen Morzejki, znajdującej się na Litwie. Sikorski z władzami Litwy, które stwarzały Orlenowi problemy. No i pojawia się także wątek ewentualnej sprzedaży albo opchnięcia przynajmniej jakiegoś pakietu byłemu wicepremierowi Rosji, który chciał kupić Morzejki, tylko wówczas wydarzył się Smoleńsk, to jest Rosnieft, a tenże wicepremier Igor Sieczyn raczej związany był z taką frakcją bezpieczniacką Władimira Putina. Tak, to prawda, należy, proszę ojca, przypomnieć, że ta transakcja związana z zakupem przez spółkę Orlen rafinerii w Morzejkach od Litwinów, to była transakcja pod patronatem dwóch prezydentów, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i pana prezydenta Damkusa, prezydenta Litwy. Wspierana także przez ekonomistów i ludzi zajmujących się wtedy przemysłem naftowym. Otóż ta inwestycja Orlenu miała charakter strategiczny i dla Polski, i dla Litwy. Litwa obawiała się przejęcia tej jedynej swojej rafinerii przez Rosję. Polska natomiast także obawiała się tej inwestycji rosyjskiej, przypuszczając, że jeżeli Rosjanie chwycą ten przyczółek na Litwie, to jednocześnie będą wpływali na rynek paliw w Polsce, a być może nawet dyktując zabiegowe ceny i stawiając w trudnej sytuacji sam Orlen i spółkę Lotos. Więc ta transakcja miała podwójny charakter biznesowy, bo w oczywisty sposób firmy, w tym także Orlen giełdowy, musiały działać biznesowo, i charakter polityczny, swoisty parasol stworzyli obydwaj prezydenci, ze którą wspierała tą transakcję także Łotwa i Estonia, uznając, że i dla nich to jest sprawa niezwykle ważna. No i teraz mija parę lat, bo rozmowa, o której mówimy, toczyła się w lutym 2014 roku. Przypominam, że w grudniu 2013 roku mieliśmy Majdan Kijowski, a w lutym już mieliśmy zielone luciki na Krymie, czyli było jasne, że Rosjanie zajmują Krym. No i właśnie w tym czasie minister spraw zagranicznych polskiego rządu, rozmawiając z prezesem polskiego Orlenu, podpowiada mu, czy żeby no właśnie stworzyć pewien nacisk na Litwinów, nie powinno się wpuścić Rosnieftu i jej szefa właśnie Sieczyna, jak to słusznie zauważył ojciec człowieka, no z tak zwanych siłowników, z grupy tak zwanych siłowników, niewątpliwie współpracownika FSB, a może nawet funkcjonariusza w FSB, na akcjonariusza mniejszościowego do tych Morzejek, Orlenu w Morzejkach, czy też wręcz sprzedać to Rosjanom. To jest dosłownie szokujące. Wprawdzie prezes Orlenu reaguje na to z pewną wstrzemięźliwością, tłumacząc, że Rosjanie być może nie będą zainteresowani, bo dokonali pewnych inwestycji w Europie. Ale wyraźnie widać z tych podpowiedzi Sikorskiego, że to jest
jego pomysł. Naprawdę tą sprawą powinna się zainteresować polska prokuratura, choć to jest już przeszłość. Przypominam rok 2014. Szczęśliwie Platforma została odsunięta od władzy i okazuje się, że Orlen Morzejki nie musi być sprzedawany. Nowy zarząd Orlenu podpisał porozumienie z Litwinami, z litewskimi kolejami, no właśnie zupełnie niedawno, bo w czerwcu tego roku. Morzejki przynoszą zyski od 2 lat i są największą zagraniczną polską firmą przynoszącą także Polsce dochody. To widać, jak do majątku narodowego podchodziła Platforma i do interesów strategicznych, jak podchodziła Platforma. Oczywiście biorę poprawkę, że Litwini mają w tej sprawie trochę na sumieniu, ale zaczęło się od Rosjan, bo to po tej transakcji 2006 roku Morzejki odbierały, czy miały dostarczaną ropę naftową rurociągiem, czy naftociągiem, mówiąc precyzyjnie, z Rosji. To właśnie Sieczyn, jako wicepremier wtedy rosyjskiego rządu, zdecydował o zamknięciu tego naftociągu i Orlen i Morzejki zostały postawione w trudnej sytuacji, bo surowiec trzeba było sprowadzać drogą morską, następnie koleją przywozić do rafinerii. To podwyższyło koszty. Co więcej, Litwini, no, widząc, że Orlen jest w przymusie, zaczęli dyktować warunki dotyczące opłaty za te przewozy kolejowe. Więc tych nieporozumień było sporo, ale okazuje się, że jeżeli z Litwinami normalnie rozmawiamy, no to można z nimi dojść do porozumienia. Jeszcze raz przypomnę, że w czerwcu tego roku takie porozumienie zostało podpisane za zgodą obydwu stron i widać, że obydwie strony, zarówno litewska, jak i polska, są z tego porozumienia zadowolone. Więc to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, pokazująca mechanizmy sprawowania władzy przez ludzi Platformy, tym także podejmowanie wręcz strategicznych decyzji przy winie i suto zastawionym stole, no od tak sobie na pstryknięcie palców. Jednocześnie no widać tutaj taki bardzo wyraźny ślad rosyjski. I proszę ojca, już ostatnie zdanie. Co bardzo często ludzie Platformy, politycy Platformy oskarżają obecny rząd, obecną większość parlamentarną o prorosyjskość, o jakąś współpracę z Rosją. Minister Macierewicz w jakiejś książce jest oskarżany podejrzewany o współpracę. Natomiast sami mają gigantyczne rzeczy na sumieniu związane z interesami gospodarczymi. Widać je właśnie, wyłazi to z tych podsłuchanych rozmów, wylewa się wielkimi strumieniami. To jest rzeczywiście przerażające, że interesy naszego kraju te o charakterze fundamentalnym, strategicznym, ludzie Platformy na kierowniczych stanowiskach mieli za nic. Tylko to rozmawiają właśnie, jak pan zauważył, po pierwsze prezes PKN Orlen, który powinien dbać o interes strategicznej spółki Skarbu Państwa, a ponieważ jest to spółka Skarbu Państwa, więc i państwo powinno dbać i jest to spółka strategiczna, to znaczy taka, od której na przykład zależy bezpieczeństwo państwa, przynajmniej w jakimś wymiarze bezpieczeństwo energetyczne. Drugim rozmówcą jest minister spraw zagranicznych, który politykę zagraniczną w rządzie, ówcześnie w rządzie Donalda Tuska kształtował, a przecież trzeba powiedzieć, że Orlen Litwa zaopatruje prawie 80% litewskiego rynku paliw, 75% łotewskiego, 60% estońskiego, prowadzi rezerwy paliw dla Litwy i Łotwy. Wspomniał pan, że w czasie kryzysu na Ukrainie również Morzejki stały się gwarantem jakości i terminowości dostarczania paliw na Ukrainę. I nagle pojawia się gdzieś jakiś Sieczyn,
Rosjanin, dawny wicepremier z frakcji bezpieczniaków Putina, no i pojawia się jako realny ewentualny kupiec, któremu można to czy tamto sprzedać. Tak, to prawda. No, prezes Orlenu, biorący ciężkie przecież pieniądze za sprawowanie tej funkcji, przez wiele lat nie widział sposobu na rozwiązanie tego konfliktu z Litwinami i wymyślił sobie sposób najlepszy. No, pozbycie się tego majątku, choć przecież doskonale wiedział, w jakich warunkach on był nabywany i jakie są strategiczne interesy i samego Orlenu, i Polski jako właściciela tej spółki. To wszystko miano za nic. To porozumienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Litwy Adamkusa miano za nic. Uznawano, że można sprzedać to człowiekowi, firmie, która ewidentnie jest nieprzyjazna Polsce, jest nieprzyjazna także krajom nadbałtyckim. Co więcej, człowiekowi, który świadomie doprowadził do tego, że dostawy ropy naftowej z Rosji do Morzejek zostały zablokowane, godząc także w rosyjskie interesy, bo oczywiście Rosja jest nastawiona na to, żeby osiągać przychody ze sprzedaży surowców i każdy klient jest dobry, ale tutaj podjęto polityczną decyzję, że trzeba Morzejki wykończyć. I po paru latach od właśnie tej decyzji tego człowieka Orlen ma zaprosić do transakcji, żeby on te Morzejki kupił. Rzecz niesamowita. Ja mam nadzieję, że Radosław Sikorski, jeżeli nie odpowie przed prokuraturą za ten sposób myślenia o Polsce i jej strategicznych interesach, to odpowie przed Trybunałem Stanu, bo rzecz ewidentnie nadaje się na Trybunał Stanu. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę spółka sieczyna Rosnieft została objęta amerykańskimi sankcjami. Wiemy też, że w związku z budową Nord Stream 2 Amerykanie nałożyli kolejne sankcje na firmy rosyjskie, ale też na te ewentualnie, które z Unii Europejskiej współpracowałyby z Federacją Rosyjską w sprawie Nord Stream 2. Tutaj larum podniosła Angela Merkel, Niemcy, w ślad oczywiście za Angelą Merkel, Komisja Europejska, która w dużej mierze reprezentuje interesy Niemiec. Pamiętamy też, jak Radosław Sikorski jeździł do Berlina i składał kanclerz Niemiec swoisty hołd związany: Angelo, prowadź, ty jesteś tutaj wodzem, przywódcą Europy, podłączamy się pod twoją politykę. Tak, tutaj też mamy, proszę ojca, niesłychany wręcz paradoks. Jesteśmy od kilkunastu lat członkiem Unii Europejskiej. Przyjęliśmy traktat lizboński, w którym została zapisana solidarność energetyczna. Z ideą tej solidarności energetycznej, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w gaz, wyszedł nawet Donald Tusk wtedy jeszcze jako premier Polski. I okazuje się, że ta Unia Europejska, która ma strzec tej solidarności, w tej sprawie nic nie zrobiła. Co więcej, Komisja Europejska wspiera tak naprawdę interesy Gazpromu dzięki zaangażowaniu Niemiec, bo to Komisja Europejska tak naprawdę nie chce zablokować tego przedsięwzięcia w postaci Nord Stream 2. I po zwycięstwie prezydenta Trumpa, można powiedzieć, jak manna z nieba, spada Europie Środkowo-Wschodniej ta propozycja dostarczania gazu łupkowego, skroplonego właśnie gazowcami ze Stanów Zjednoczonych, i dodatkowe sankcje na Rosję, w tym także w tym sektorze energetycznym. I chciałbym być dobrej myśli i myślę, że tak właśnie będzie, że to właśnie amerykańskie sankcje doprowadzą do tego, że Nord Stream 2 zostanie zablokowany, bo tam zapisano, że nie tylko sam Gazprom jest na liście tych przedsiębiorstw, które są objęte sankcjami, ale także 5 zachodnich firm, w tym 2 niemieckie, które w tym projekcie uczestniczą. I rzeczywiście, jeżeli ta ustawa podpisana ostatnio przez prezydenta Trumpa wejdzie w życie i będzie ściśle stosowana, to wszystko wskazuje na to, że ci partnerzy Gazpromu, z których każdy chciał wyłożyć przynajmniej po miliardzie euro takiego swoistego kredytu
który odbierałby później w sprowadzanym gazie, że te wielkie firmy po prostu wycofają się z tego przedsięwzięcia, obawiając się, że te sankcje mogą także ich dotknąć. Także okazuje się, że cała solidarność energetyczna unijna na nic, że to wszystko fikcja, natomiast przed tą inwestycją obronią nas Stany Zjednoczone z prezydentem Trumpem, który ciągle jest oskarżany o prorosyjskość. No. Makiawelizm tych wszystkich oskarżeń jest wręcz nieprawdopodobny, ale mam nadzieję, że Polacy obserwują te realne procesy i na ich podstawie będą w przyszłości podejmowali także decyzje wyborcze. Bo dopiero w praniu, w praktyce wychodzi, kto naprawdę ma jakie interesy i kto działa na rzecz grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Możemy zapomnieć o tym, że Niemcy staną kiedykolwiek w obronie Polski w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji, tego militarnego, jeżeli zagrożenie gospodarcze przyjmują, można powiedzieć, z otwartymi rękami. Bardzo dziękuję, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Mojcu, dziękuję słuchaczom. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę Państwa, Radio Koncita, Ulitka pewnie gdzieś idzie z tą córką Olką. Także one idą. Radio Koncita, także proszę być z nami. Także tu jest Czerwane. Tak, Radio Koncita, tak. Buziaczki, tak. I proszę jeść kaczki. No tutaj to i tak może się nagrywać. Bez konsekwencji. I cały czas rozmawiamy na tematy, które ujawniły taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojcze. Witam. Także dalej jest, proszę państwa, radio nasze, tak FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Za to, co słyszy na taśmach w rozmowie, zwłaszcza w kontekście Orlen Morzejki, Radosławem Sikorskim powinna zająć się prokuratura, a jeśli nie, to Trybunał Stanu. A jakie pan ma zdanie po tym, jak pan usłyszał, o czym rozmawiał były prezes PKN Orlen z byłym ministrem spraw zagranicznych? Rzeczywiście ta sprawa dotyczyła szczególnie rafinerii w Morzejkach. Tutaj jest bardzo niepokojąca, a wręcz niebezpieczna. Proszę zauważyć, że pan minister, ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zamiast być jako minister spraw zagranicznych takim dobrym ambasadorem tej sprawy, dobrym ambasadorem polskich firm i przedsiębiorstw, on wręcz zachęcał, podejmował mowę próby namówienia pana prezesa PKN Orlen do tego, aby tę firmę PKN Litwa, czy tą Morzejkach rafinerię odsprzedał Rosjanom. Rosnieft to jest firma, która jest bezpośrednio zależna od zaplecza Władimira Putina. To jest również ta firma, która próbowała doprowadzić do bankructwa rafinerię w Morzejkach, wstrzymując dostawy ropy właśnie do tej rafinerii. I Rosnieft był bezpośrednio niewielkie pieniądze tę rafinerię przejąć. Mało tego, te kontakty i próba w ogóle nawiązania kontaktów z Rosjanami w tym zakresie absolutnie są skandaliczne, tym bardziej, że przecież Polska, Litwa, Łotwa, Estonia to są te państwa, które podejmowały wspólne działania i miały wspólne interesy i chcą wciąż, czy podejmowały próbę, wciąż chcą uniezależnić się pod względem energetycznym właśnie od Rosji. I ta inwestycja PKN Orlen, inwestycja niebagatelna, bo ona sięga kilkunastu miliardów złotych tam na Litwie,
miała, zresztą taki był zamysł pana świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ówczesnego prezydenta Litwy, całkowicie uniezależnić Litwę od właśnie Rosji, tak żeby Litwa mogła się czuć bezpiecznie. No, oczywiście te taśmy, które zostały zarejestrowane w restauracji Sowa i Przyjaciele, pokazuje, że za rządów Platformy Obywatelskiej działacze tej formacji politycznej mieli za nic to, Kawuski, co może ktoś się napije. Mieli za nic, zapraszamy. Dobrą współpracę partnerską, współpracę z naszymi sąsiadami. Radio Koncito. Ale te taśmy również pokazują... Także taśmy, proszę Państwa, w restauracji Sowa podsłuchali, że gruba baba ukradła kanapkę. No i cały skandal. Ja mówię, że jeżeli dwa dni była na dyżurze, no to właściwie to nie jest skandal, bo może nie miała jak wyjść, może nie mogła wyjść, była głodna i ukradła bułkę, bo inaczej nie mogła. No to ja wiem, czy to jest takie dziwne. No ale u tych takich, co są skąpi, to po pierwsze, u tych takich, co po drugie są niegościnni, no to wszystko jest możliwe. Których jest naprawdę bardzo wiele i one gdy nadaje nasze radio Koncito i są w przestrzeni publicznej. Ale też, to też widać, panie pośle, wielką pazerność na pieniądze tych ludzi, dlatego że na końcu nawet wychodzi sprawa, kto zapłaci rachunek, no a ponieważ sprawy były wagi państwowej. Ten skok Stefczyka na swoje wyszedł, bardzo dobrze. Dokładnie o to chciałem właśnie zwrócić gdy nadaje nasze radio. Ci panowie nie Koncita, mieli żadnych zahamowań. Barbie, nie baby, żadnych zahamowań. Langstrom ten przykład, Extra. Który słusznie o się przedstawia, tak. Że płacenie za te obiady służbowym kartą pana prezesa PKN Orlen, człowieka, który za rządów Platformy Obywatelskiej rocznie zarabiał kilka milionów złotych, które wchodziły na jego konto. Człowieka pewnie bardzo dzięki temu zamożnego, ale oczywiście kolacja czy to spotkanie musiało być opłacane służbowymi kartami. Ale to spotkanie również, czy te spotkania, które odbywały się na zapleczu tej jednej z warszawskich restauracji, pokazują, jak ci ludzie związani z Platformą czy wprost politycy Platformy Obywatelskiej byli oderwani od rzeczywistości. Dla nich najważniejsze były sprawy, ja to często podkreślam, komentując w mediach, dla nich najważniejsze były sprawy dotyczące tego, co oni robią, co oni mogą zyskać, jaki samochód służbowy będą mieli, jaki zegarek mogą założyć na rękę. Skóra, fura i komóra. Niektórzy mówią jeszcze, że i zegarek. To były te atrybuty, które charakteryzowały rządy Platformy Obywatelskiej i osoby związane bezpośrednio z tą partią polityczną. Na szczęście społeczeństwo powiedziało nie, społeczeństwo powiedziało dosyć takim działaniom, takim zachowaniom i dlatego też Prawo i Sprawiedliwość wygrało pewnie wybory w roku 2015 i wprowadzamy w tej chwili dobrą zmianę. Ale jeszcze pokazują te taśmy, czy te działania podejmowane przez polityków Platformy Obywatelskiej, wewnętrzne relacje w Platformie Obywatelskiej, bo to jest też kwestia bardzo interesująca, brak wzajemnego szacunku, poszanowania. No, jeżeli pan Sikorski, jako minister spraw zagranicznych, o Grzegorzu Schetynie, który był i wicepremierem, był w tym czasie w Sejmie przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, określa go mianem lwowskiego żulika. Albo na przykład, jeżeli pan Krawiec określa również różnymi epitetami nomenomen swojego sąsiada, który jest też jedną z czołowych postaci Platformy Obywatelskiej, a bodajże wtedy był ministrem cyfryzacji. No to pokazuje też... Także będziemy dalej słuchać, proszę Państwa, ciąg dalszy nastąpi, audycje są nagrywane, ważne myśli są kilka razy nagrywane dla podkreślenia Deuteronomium.
Deuteronomium jest to księga piąta Mojżeszowa, albo inaczej księga powtórzeń, albo jeszcze inaczej księga powtórzonego prawa. Powtarza się to, co jest istotne dla podkreślenia, dla uwypuklenia, uwydatnienia. Zapraszamy serdecznie w ogóle do czytania tej piątej księgi Mojżeszowej. A zobaczysz w skrócie telegraficznym, w skrócie wszystko, co ważne, w skrócie, co istotne. Zapraszam serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy. Nie korci państwa jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby...